Zakłócanie porządku publicznego. Artykuł 51 Kodeksu wykroczeń. Artykuł 51. Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Paragraf 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, Podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Paragraf drugi. Jeżeli czyn określony w paragrafie pierwszy ma charakter chuligański, lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Paragraf trzeci. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. Jak zachować się w przypadku, kiedy zgłaszamy, zgłaszamy po prostu zakłócenie ciszy nocnej przez naszych sąsiadów, którzy się do tego dopuszczają lub inne osoby? Na jaki numer możemy zgłosić zakłócenie ciszy nocnej? Oczywiście, na numer. 112 albo bezpośrednio, 109, albo bezpośrednio 997 w przypadku 112 jest to numer ogólnokrajowy i oni przełączają nas do komendy rejonowej policji i co zrobić, kiedy ktoś cisza nasą zakłóca. Jeżeli sąsiad zakłóca ciszę nocną, warto zwrócić mu uwagę, ale jeżeli na przykład znajduje się w stanie wyłączającym świadomość, albo jest to osoba agresywna, chora psychicznie, pod wpływem alkoholu, dopalaczy i tym podobnych substancji, należy od razu zgłaszać takie zachowania policji, z tego względu, że osoba w takim stanie jest nieobliczalna. Nie docierają do niej praktycznie żadne argumenty i może jeszcze stanowić zagrożenie, oczywiście dla nas. Więc jeżeli napominanie nie przyniesie skutku, albo nie ma to sensu, można wezwać Straż Miejską lub policję, która właśnie odwiedzi takiego hałasującego lokatora, sąsiada, osobę, która zakłóca ciszę nocną. I co może tutaj uczynić policja lub straż miejska, funkcjonariusze, którzy przyjadą w takiej sytuacji? Tutaj każda interwencja może zakończyć się postępowaniem mandatowym, lub wniosek może zostać skierowany do sądu, który za takie wykroczenie może orzec karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jak wynika to z przepisów, które właśnie przytaczałem wcześniej. I Niezmiernie często zdarza się, że powodem tego typu interwencji jest zbyt duża ilość wypitego alkoholu czy substancji, czy zażycie substancji psychoaktywnych. Czy teraz jest bardzo ważne, czy w świetle przepisu przy zgłoszeniu na policję Straż Miejską trzeba podawać swoje dane? Tutaj akurat zawsze policja przypomina, że zgodnie z ustawą o policji funkcjonariusz ma prawo. Wylegitymować osobę zgłaszającą zakłócenie ciszy nocnej, porządku publicznego w trakcie wykonania czynności służbowych. I nie należy tutaj odmawiać takich podania danych. Jeżeli odmawiamy podania danych dotyczących naszej tożsamości, jest to wykroczenie. Można zostać za to ukarany grzywną. I tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które chcą sprawdzić. Czy zgłosiliśmy ich na policję, to kodeks postępowania w sprawach wykroczenia nie pozwala osobie podejrzanej na przeglądanie akt wytworzonych przez policję. Nie ma tutaj podstawy prawnej i taka możliwość pojawia się kiedy? Dopiero na etapie postępowania sądowego, kiedy sprawa trafia do sądu. Kiedy sąsiedzi hałasują w nocy, oczywiście i nie ma własnej interwencji, to tak jak mówiłem, zgłaszamy odpowiednim organom takie zachowania. Hałas po godzinie 22. Oczywiście możemy poprosić także później a nawet powinniśmy o interwencję władze spółdzielni mieszkaniowej najlepiej na piśmie najlepiej z podpisem i zeskanować taki dokument. Bo w przypadku maila spółdzielnia może czasami się wymigać i odmówić. Jak już pokazuje to praktyka pokazuje to życie. A spółdzielnia, w przypadku takiego z, y, zgłoszenia, może nałożyć na naszych kłopotliwych sąsiadów, lokatorów kary finansowe. A jeżeli nie okaże się to skuteczne, wtedy trzeba zwrócić się o pomoc do Straży Miejskiej lub Policji, aczkolwiek najlepiej zrobić to od razu. Dzwonimy pod wspomniane numery. Możemy pozostać anonimowy, interwencja zostanie podjęta, nawet jeżeli nie chcemy podać swoich danych. I teraz kwestia jeszcze anonimowego zgłoszenia na policję. Jeżeli chcemy zgłosić takie przestępstwo, wykroczenie zakup cenie ciszy nocnej i nie chcemy swych danych podać, bo boimy się zemsty. Sąsiada, który jest nieobliczalny, nadużywa alkoholu, czy jest chory psychicznie, czy, czy systematycznie nadużywa, albo w ogóle zażywa jakieś substancje typu dopalacze, narkotyki, możemy oczywiście zrobić to anonimowo. I zgłoszenie anonimowe jest bardzo ważne. Policjanci oczywiście muszą to potraktować poważnie, a takie zgłoszenie przekazujemy pisemnie lub, lub telefonicznie. I teraz, czy anonimowe skargi są rozpatrywane? W sprawie organizacji i przyjmowania rozpatrywania skarg i wniosków, o czym mówi Dziennik Ustaw nr 5, pozycja 46, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu wznoszącego pozostawia się bez rozpoznania. To właściwie tyle. Dla przypomnienia, nazywam się Przemysław Goranin. Jestem nauczycielem przedmiotów prawnych, pedagogiem, trenerem, szkoleniowcem. Zapraszam tutaj do zapoznania się, także do odwiedzania mojego kanału na YouTubie, na TikToku i mojej grupy Nieznajomość Prawa Szkodzi, a także masz w sobie wartość. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia.